Droga do sarkofagu Zony, czyli do epicentrum emisji radioaktywności. Po wielkim wybuchu w Czarnobylu to droga tylko w jedną stronę. Na każdego śmiałka czekają tam albo śmierć, albo wieczna chwała. Przed wkroczeniem na teren czerwonego sektora należy jak najlepiej się wyposażyć, wyleczyć i wypocząć. W przeciwnym razie wyprawa do sarkofagu, czyli serca Zony, może zakończyć się niespodziewanie szybko. Szperacze, w których się wcielamy, zanim dotrą do celu swej wyprawy, będą odwiedzać tajne obiekty i podejmować zadania typowe dla szarbowników Zony, takich jak wydobywanie artefaktów, zabijanie mutantów, handlowanie i przeszukiwanie ruin. A wszystko po to, aby odkryć tajemnice, zdobyć sprzęt i ruble niezbędne do eksplorowania najniebezpieczniejszego miejsca na świecie. Witajcie w Zonie! Dziś przy stole chłopaków z programu TV gościem specjalnym będzie Wojciech Termostremiszewski, który uwielbia grać. Robi to na scenie, w pracy i przy stole grając planszówki i RPGi. Możecie kojarzyć go z kabaretu Limo czy Spadkobierców lub z YouTube'owego kanału Termosa. Mamy dzisiaj wariant skrócony, ponieważ musimy zmieścić się w czasie odcinka, więc fabularnie każdy z nas już odkrył pewną tajemnicę. Każdy z nas zdobył głód, aby dowiedzieć się, co jest w sarkofagu i będziemy się ścigać o to. Więc po prostu zróbmy to. Po prostu zagrajmy. Dziękuję. Po prostu zagrajmy. Może przedstawimy swoje postaci w ogóle. Tak jest. Jedźmy. Może zaczniemy od naszego gościa. Proszę bardzo. Więc moja postać, nawet sięgnę do imienia z drugiej strony, nazywa się Daniła Cichy Morozow i jestem szpiegiem. Wybrałem postać szpiega. On ma swoją umiejętność taką, że w tych obiektach, tajnych obiektach oraz w sarkofagu ma darmowy przerzut. Więc pomyślałem sobie, że jako, że gramy trochę skondensowaną wersję, żeby zdążyć z czasem, to możliwe, że rzeczy, które są potrzebne, umiejętności, które są potrzebne na samej mapie, nie będę z nich musiał korzystać, a na samym końcu wyjmę asa z rękawa. Czyli ty jesteś człowiekiem systemu, ty już wcześniej znałeś te miejsca. Absolutely. Okay. Więc jak dotrę do miejsc naprawdę istotnych, to będę miał trochę ułatwień. Czyli będziesz nas informował, gdzie jakieś zagrożenie i tak dalej. Możemy na ciebie liczyć. Tak, dzwoń do mnie. Jak staniesz tam na wzgórzu pomiędzy sztabem a fabryką, to będzie. Okej, okay, no dobra. Dobrze, ja jestem Łukaszem Klechą Sokołowem. Dla mnie Mistyk był naturalnym wyborem, ponieważ bardzo lubię postacie magiczne, które posiadają bardzo wiele cech ponadnaturalnych. Można powiedzieć, że w tej grze jestem po części anomalią. Dziwną, takim jakimś stworem magicznym. I mam premię do przerzucania kości, czyli mogę na przykład wziąć na siebie obrażenia radioaktywne, aby zmienić wynik kości z naszym znakiem Zony na plus. I mogę używać tej zdolności wielokrotnie, moi drodzy. Dzięki Bogu. Jestem taką wróżką. Post-apo wróżka. Jestem, słuchajcie, Walerianem Traperem. Kruglow się nazywam. Wybrałem swoją ulubioną postać, z którym dodatkowo się mocno utożsamiam, ponieważ nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki mój facet, taki jak chciałbym być takim tropicielem. Po pierwsze, dlatego, że ma bardzo, bardzo dobrą cechę tropienia, no bo tropiciel. Ciekawe, nie? Czy jest jakiś tropiciel, który nie ma takiej cechy? Który okay. Słabo tropi ślady, ale... To znaczy, on jest chyba dobrym, jest bo ma. on ma, nie? Przekazuje wiedzę na temat mutantów. Ja znam w ogóle te mutanty tutaj, poznałem je tak. Ksywka dziki. Jakieś bliższe relacje? Coś tak jest? Wiesz co, zdarzało się, ale się sparzyłem. Sparzyłeś czy parzyłeś? No tak, no, to bywa z mutantami. No bywa, no jakby no, nie polecam ogólnie. To są relacje dość takie, no, nieprzychylne. Nie mało jest ludzi tutaj dookoła, więc trzeba jakoś radzić. No prostu. Dokładnie, tak. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, więc zaczynamy. Piotr ma znacznik głosu Zony. Tak? Więc jesteś zaczynającym graczem początkowym. Ja będę waszym wewnętrznym głosem. Dobrze, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Ja pójdę sobie do Jeziora Białego. Tak, to jest pierwsza akcja. I będę wykonywał sobie tutaj akcję obszaru. To jezioro jest radioaktywne.
Będziesz pływał w jeziorze, żeby znaleźć sprzęt. Żeby tam odnaleźć sprzęt, więc niestety no to jezioro jest radioaktywne, więc ja dostanę to obrażenie, bo nie mam nic, co mi pomoże, ale spokojnie. Czy ty na wstępie dostajesz, nie musisz przejść testu, tylko po prostu wchodzisz i dostajesz obrażenie. Dostaję, okay. no bo jezioro, nie? Jakby, tak no nie mam żadnej takiej kurtki, mam strój łowcy, ale on akurat jest ochroną przed ogniem, a nie przed radioaktywnością, więc no... Spróbujemy. Dobra, to jakby otrzymuję obrażenie. Musisz teraz przejść test z żaróweczką. Z żaróweczką, czyli z tak zwanym intelektem. Intelektem. Intelekt może u mnie nie jest jakoś na wysokim poziomie, ale spróbujemy. Tak, tylko chciałem się pochwalić. Mam tak, wiodący intelekt. To na rozgrzewkę ogólnie, nie? Słuchaj, musisz mieć 4, także powodzenia. No niestety, nic się nie wydarzyło, nie otrzymujesz obrażeń, ale nie możesz wziąć sprzętu. Nie mogę wziąć. To była twoja droga akcja. Dziękujemy bardzo! Jest! Pierwsza akcja. Dziękujemy. To ja, moi drodzy, zmierzam z mglistych wzgórz jako prawdziwy czarodziej i będę walczył z piorunem kulistym. Moi drodzy, piorun kulisty. To jest dziwne oddziaływanie. Za każdym razem, gdy nie zdam testu, podczas tego spotkania mogę się... Co mówię? Swoje zmęczenie wyleczyć o 2. No akurat. Gdy nie zdam testu. Czy to jest taki, to jest taki dobry piorun? Tak, dziwne oddziaływanie. Wiesz, bo on po prostu gdzieś tryka obok ciebie i cię ładuje energią. Taki dobrze. Zrób to, ja może nie znam tego testu. Dobra, spostrzegawczość 3. Ja jestem bardzo spostrzegawczy, więc ja sobie oczywiście rzucam. Nie zdałem tego testu. Dobra, czyli tak, ja otrzymuję 2 obrażenia, bo muszę je Ale to już jest czujność czy konfrontacja? Bo teraz w konfrontację będziesz dopiero wchodził. Wiesz co, tak, mam czujność, ale nie zdałem, więc muszę i tak uzyskać ranę. A czy ty, przepraszam, dostajesz tak. dwa uszkodzenia czy 3? 2 uszkodzenia mam tutaj... Dwa zaburzenia i jedno radioaktywne. Ale te dwa ja sobie kładę oczywiście na siebie, ale jedno niweluje moim kombinezonem szperacza, który mnie tutaj ratuje przed działaniem radioaktywnym. Mhm. I teraz przechodzę test. Bo ja chcę z nim walczyć, bo ja potrzebuję artefakty. Jestem czarodziejem i zbieram wiedzę o tej krainie. Okay. Trzymajcie kciuki, tutaj nie idą mi kostki. O nie. No. Poczekajcie, bo jest niedobrze. Dostajesz kolejne obrażenie, bo masz 2 symbole zony niestety. Mhm. Radioaktywność. Masz osłonę? Tak, mam. A masz. Kombinezon szpracza, ale on zaraz padnie, jak tak dalej pójdzie. Zdarza się. Więc ja ryzykuję bardzo, bo muszę się wyleczyć. Kładę ostatnie obrażenie w tej rundzie, mam nadzieję. Zamieniam sobie na plus i przeszedłem ten test na 4. Tak jest. Dzięki temu zdobywam żółty artefakt, który z niego wypada i znalazłem ropień. No to tak słabo. Nieźle zaczęliście, panowie. No, ja pływałem w radioaktywnym jeziorze. A ja walczyłem z piorunem kulistym. Ale, moi drodzy, 2 obrażenia, 2 zmęczenia mi się zmniejszają. Dobrze. Proszę bardzo. To ja absolutnym spacerkiem na luzaku gwiżdżąc zostaję tam, gdzie jestem i wykonuję akcję obszaru poligon. Czyli jak rozumiem... Bierzesz się ten sprzęt, proszę bardzo, ale będziesz musiał walczyć z jakimś mutantem, który ma 4. Sprzętem jest filtr powietrza, który pozwala mi jakby odeprzeć 2 rany radioaktywne, ale jest jednorazowy. Jednorazówka. No dobra. Ale to też jest nieźle. Tak jest, natomiast walczysz. I masz mutanta z siłą 4. To tego mutanta skąd się go bierze? To jest siła, nie. On tam już jest. On tam już jest. Siłę potyka 4. Jeżeli tobie się nie uda, to będziesz miał 3 obrażenia. Ale no to taki sam strój łowcy jak mój. O, 2 plusy. No. Tak, Mario. Trzeba żyć. Ja mówię, że tutaj lepiej kostki lecą. Więc ja pokonuję tego mutanta. Oczywiście, nic się nie dzieje, temat jest zamknięty. No to masz jeszcze jedną akcję do wykonania. Możesz sobie iść na mgliste wzgórze. Wzgórze tylko tak tutaj będziesz, możesz otrzymać obrażenie. Nie, ale tak wykorzysta teren. Tylko wyłącznie. No tak. No, ale, no po coś miałbym tam iść. Po coś miałbyś tam iść. Ja tam idę, poproszę. Proszę bardzo, przestawiamy twoją figurkę. Tak jest, druga akcja. Piotrze, wraca do ciebie, mamy fazę wydarzeń. Napotykasz nieznaną anomalię. Przyspiesza gojenie ran. Jednak szybko się wyczerpuje. Rozumiem. Czy jedno zmęczenie sobie. A to bardzo dobrze. Zmniejszam sobie, bo zaczynałem z 2 niestety. Mogę zbadać anomalię, by zabrać z niej artefakt, ale będę musiał wykonać wtedy test na intelekt. Dla mnie to jest średnio w ogóle. Ja też zrobiłem tutaj taką głupotkę. Wybaczcie, chciałem się wykąpać, ale mam słaby intelekt. No, dlatego to zrobiłem. Nie, to wiadomo. To się jakby łączy. To są naczynia połączone.
Czyli ja jestem wskazany w, chyba na klęskę, tak mi się coś zdaje. Rzucaj, rób test. Rzucam. Podaj mi, bo ja wolę tutaj, tu jest mięciutko. Trzy na siłę woli. A ja, na intelekt, przepraszam, trzy na intelekt. Trzy na intelekt, ja mam intelekt jeden. Muszę mieć trzy. Trzy lub więcej. No. A mam jeden. No, okej. Dobra, mam zero. Masz zero. Jakby no. No, nic. Nic. Anomalia? Poraża twój układ nerwowy. Dostajesz trzy obrażenia fizyczne. Trzy obrażenia fizyczne. No to fizyczne. Teraz musisz te... O, i teraz się zaczyna gra. A, dobra. Więc... Tropiciel poszedł nad jezioro. Ty znasz ten teren w ogóle? Ty naprawdę jesteś tropiciel, mieszkasz tutaj? To miał być relaks. A może to miał być relaks. Taki rzut. Okay, czy... nie było, zobaczmy, co się stanie. Możliwe, żeby tam nie iść, sprawdźmy to. Okej, czyli tak, tu jestem bardzo zraniony. Bardzo otrzymuję pierwszy uraz i mogę wybrać, w czym będę gorszy. Mój umysł będzie tutaj trochę porażony. Siła woli. Siła woli. Tak. Czyli będziesz taki trochę tchórzliwym tropicielem jakiś. Trafiasz do niewielkiej drewnianej chatki. Wnętrze wygląda na całkowicie ogołocone. Mogę zrobić test spostrzegawczości. Bo chciałbym się rozejrzeć po tym terenie, więc ja to robię. Cztery muszę mieć, moi drodzy. Trójkę bazową? Yeah! Pięć. Ile jest? Dwa? Zauważasz niewyraźne ślady butów na zakurzonej posadzce. Idziesz ich tropem i trafiasz na schowek. Weź dwa rupiecie. Proszę bardzo. Warto się rozglądać, moi drodzy. Warto się rozglądać. Znalazłem, moi drodzy, skafander ochronny i kartki reglamentacyjne. Odrzuć na obszarze sztab, aby dobrać dwa sprzęty i zatrzymać jeden z nich. Bo to są zwykłe papiery. Wkładam dużo sprzętu. Taki niby mistyk, ale materialista. Jestem panem Kleksem, mam bardzo duże kieszenie. Tak, wiszą nad tobą setki nietoperzy zdeformowanych przez radiację. Starasz się ich nie obudzić, przechodząc przez legowisko. Muszę zrobić test siły na 4. Z mutantem. Bardzo chętnie. Ja mam siły bazowo 2, ale kasuję minusy dosyć gromko. No to i tak jest niedobrze. Minus 2. Rój budzi się w kakofonii przeraźliwego pisku i wpada w popłoch. Ostre jak brzytwa skrzydła tną cię po twarzach i ramionach. Biedny pocięty szpieg. Dostaje dwie rany. Fizyczne. Możesz jakoś obronić? Tak, ma. Jedną mogę sobie obronić, prawda? Nie, możesz użyć po prostu dwa razy. Ten strój łowca. Ale to syrana czy ogień? Nie, to jest krew. To jest krew. Fizyczna. No, okay. Ja to zrobię. Tak zrobisz? Mhm. No dobra, no. No dobrze. Nie, no, bardzo nam przykro, no. Ale w ogóle niedługo pojawia się nowy Batman. to mnie pociąga. Ale on tutaj nie, ale tu nam nie pomoże, wiesz, w tej grze. To nie jego świat. Zona. Zamknięty bunkier. Doszło tam do jakiegoś wypadku. Dopóki nie posprzątają tego syfu, musimy znaleźć sobie inną bazę. Mamy efekt czasowy, będziemy wykorzystywać sobie nasz czas. Czytaj. I teraz tak, wybierz jeden bunkier. Może obóz naukowy, wioska obóz naukowy, albo zajazd. Albo zajazd, tak. Umieść na nim znacznik wieści. Na ten obszar nie można wykonać ruchu. Przenieść się ani w żaden inny sposób przemieścić. Jeśli znajdują się na nim szperacze, czyli my, muszą natychmiast przenieść się na wybrany przez siebie sąsiadujący obszar. Czyli tam się to zawaliło, tam... Co, najlepiej sobie połóż tam na ten obóz naukowy, to nie będziesz mógł się pójść wyleczyć. Nie będziesz mógł się wykąpać po tym jedzeniu. To jest dobry pomysł. A jak możemy to skasować? Myślę, że... Następna karta wieści. Zniweluje, tak, tak. Czyli w tej jednej turze po prostu tam tak nie będzie można pójść. Dobrze, to słuchajcie, to ja bym w takim razie tu... No to tu. Tu nie, wioska będzie zablokowana. No trudno. Ja teraz będę decydował, że jestem bardzo ciężko ranny, więc ja teraz idę do... A ja? Ja idę do zajazdu. Ja jestem ranny. Skorzystam oczywiście z obozowania. Jedno obrażenie oczywiście sobie tutaj leczę za te 200. Nie mam pieniędzy, niestety. Czyli rozumiem, że tam stacja... Możesz sprzedać coś i wtedy wyleczyć jeszcze bardziej. O. Wiesz co, to nie jest... To nie, jest nie żeby ci pomagał. Nie, bardzo ci dziękuję, bo jakby to, ja to cenię bardzo. Ja to bardzo cenię. Moja wrodzona życzliwość nie pozwala mi przejść obok obywatela. Nie, ale to się ceni, tym bardziej w grach rywalizacyjnych. Tak, to prawda, to więc ja sprzedaję ropień. Koszulka fair play i przegrany. Ciekawe, czy to się, no dobra, to sprzedaje ropień, no jest możliwość sprzedaży ropnia, więc sprzedaj go za 600. A to szkoda, ropień jest taki chyba... Za 600? Za 600 go sprzedaję. To ty leczysz teraz, ile ty leczysz? No i wyleczę 3. No i tak trzeba żyć. Proszę bardzo, wyleczone. Ropień A ty masz tam spa w tym obozie, jak to się nazywa? Zajazd. No to zajazd. Się nazywa. Zajazd u Krzyśka. Zajazd u Krzyśka. Mutantki pielęgniarki. U Saszy. Zajazd. A co panu dolega? Zajazd u Saszy. Ja idę oczywiście... Na pół gigantu. Proszę.
Dobrze. Okay. Ja idę na całość i wchodzę do... Kamieniołom? Nie, na teren. Tu już, tak? A już, czyli nie? Musisz... Lepiej się pobudować. Nie, no, okej, okay, okay. Twoja sprawa. Czyli masz trzy obrażenia, żeby otworzyć, musisz mieć trzy zaburzenia zdjąć. I trzy zmęczenia. I jesteś zmęczony. To jest wyczerpująca jakby decyzja dla ciebie bardzo. To są bardzo wielkie wrota, które zaburzają jeszcze tak pole magnetyczne. Ja jeszcze nigdy nie byłem w takim miejscu i to mnie kręci. No to może być niezła impreza, wiesz? Bo to jest jakby tajne obserwatorium. Dobra, pójdę tam, zobaczę co się stanie. To już, to trzy obrażenia, to zaburzenia idziesz, jakieś. To idziesz, cyk, cyk. Otwieramy to. To jest już otwarte. I trzy zmęczenia niestety musisz sobie dołączyć. W ramach swojej jednej akcji, tak, ktoś został, możesz odpocząć o jeden punkt. Zrobię to. Zmęczenie. Proszę, proszę, dwie akcje. Dobrze, to ja bym chętnie jakoś się wyleczył. I myślę, że dobrym pomysłem będzie, jak sobie pierwszą akcję wykorzystam, żeby pójść do obozu naukowego. Tutaj mogę wykorzystać jako drugą akcję obóz naukowy, ale nie mam tyle kasiory, ale dobra, wykorzystuję obóz. Ja ogólnie chciałem w ogóle powiedzieć, że obóz naukowy jest świetny, bo za 800 rubli wiem, można uleczyć uraz, czyli te cechy ujemne. Tam operacje na tobie robią, podpisujesz papiery, że to jest, że zgadzasz tak się na bycie królikiem doświadczalnym i jesteś Deadpoolem na koniec. Tylko, że to jest mega drogie, ewentualnie musiałbym coś sprzedać. Obozowania bym sobie skorzystał oczywiście z ulecz, obrażenie, płacąc 200 rubli, ale coś sprzedam. Coś sprzedam. Sprzedam tak, preparat Geroi. Sprzedaję, Marcin, możesz tam odrzucić. Ale widzisz, że zobacz, on 400 dostanie. Ale on uleczy jedno obrażenie, jedno zmęczenie. Aha, 400. Ale czy za dwa. Rozumiem, okej, okay, to sprzedajesz, nie ma tak tego. Sprzedaję to też, teleportację sprzedaję. Tak. Ale wiesz, że to jest epicka rzecz. Ja wiem, ale jak chcę żyć. Tak, on ledwo żyje. Jak chcę żyć. Dobrze, czyli dostaję epickich rzeczy. Bardzo dobrze, jakby szanuję. Dostaję 400 złotych, możesz. Już ci 400 rubli. Dałem, dałeś. Jedno i drugie 400, proszę bardzo. Drugie. Dobrze, że liczysz pieniądze. Tak jakby to potrafisz. Tak. Dobrze, dobrze. Lubiciel matematyk. No to teraz leczondo. Z tym liczeniem mi też słabo, no bo intelekt jakby... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możesz pięć ran sobie zmienić. I tak robię. Ty i siaka tak robię. Wydajesz. Tak, wszystko wydaję. Proszę bardzo, tu idą pieniądze i to jaka sobie transakcja? Spada. Nie, jedno zostawiasz? No, no. Na jedno, dobra, no. Trudno. A propos liczenia. Właśnie, myślałem, że oszukam, dobra, nieważne. Mój szpieg rozpoczął na poligonie. I kiedy rzuciłem okiem na mapę, to szybko zobaczyłem, że tak naprawdę dwa obszary dzielą mnie od tego tajnego obiektu, w którym znajduje się tajemnice. Gramy w taką skondensowaną wersję, więc jedną tajemnicę już mamy, brakuje nam jednej. Więc ja stwierdziłem, że skoro mamy niewiele czasu, to ja po prostu idę na szybkość. Więc nie czekając, poszedłem tam. Obaj moi przeciwnicy wyrazili dźwiękowe zaskoczenie, że ty już tam idziesz, ale stwierdziłem, że to na co czekać. Najwyżej dostanę epickie wciury, czy jak to się mówi. No, w skórę dostanę. Więc moja taktyka była na prędkości i mam nadzieję, że się uda. Nastawiałem się na walkę i tak pomyślałem, że sobie postrzelam i zdobędę jakieś przedmioty, rupiecie, sprzęty w ramach nagrody i że będę miał trofea drogie, które będę mógł potem sprzedać i kupić sobie coś ciekawego. No, okazało się, że kości mi nie szły. A jestem zdziwiony, ponieważ no, mimo wszystko lubię Ameritrasze, lubię rzucać kośćmi i mam wrażenie, że mam szczęście, jeżeli chodzi o rzuty. No nie do końca. Nie do końca. Prawie zszedłem z tego świata. Miałem najwięcej obrażeń. Jako jedyna postać już na samym początku właściwie miałem uraz. Tak, więc już nie za ciekawie zacząłem. Trudno, zobaczymy co będzie dalej. Każdy z nas już posiada jedną tajemnicę, jeden klucz. Musimy zdobyć drugą. Jestem bardzo blisko obserwatorium i tak naprawdę mógłbym już tam skoczyć i próbować realizować pewne testy. No ale umówmy się, to jest gra, chcieliśmy się spotkać i spędzić trochę czasu przy stole. Więc najpierw postaram się swoją postać uzbroić. Przygotować na to, co będzie mnie czekało w sarkofagu. Przeżyć przede wszystkim pierwszą emisję, która ma się pojawić, ponieważ jesteśmy na drugim poziomie, więc tak naprawdę trzy wydarzenia i będzie boom, więc muszę być blisko bunkra. I po tej emisji szybko biegnę, realizuję cel i muszę chłopaków przeskoczyć jak najszybciej, bo mam plan, aby tę grę wygrać. Postapo to nie jest taki mój pierwszy wybór. Ja co prawda znam Piknik na skraju drogi Strugackich i bardzo, bardzo lubię tę książkę, ale ani nigdy nie byłem jakimś wielkim czytelnikiem takich klimatów. Moim pierwszym wyborem jest albo fantazy, albo jakaś taka fantastyka, która się dzieje w naszych czasach. Natomiast z przyjemnością grało mi się teraz w to, bo naprawdę fajnie to jest wdrożone.
Możliwe, że na przykład dlatego, bo niedawno widzieliśmy wszyscy na całym świecie serial Czernobyl i on był bardzo fajny i tak naprawdę te doświadczenia z przeszłości, bo ja pamiętam, byłem w szkole podstawowej, jak walnął Czernobyl, to są jakieś takie bliższe przez to, no nie wiem, są intrygujące. Ten serial naprawdę był świetnie zrobiony i w tę grę weszło mi się łatwo. Byłem tym, jak miałem do wyboru postaci, przyjrzałem sobie je i to naprawdę tak jak trochę czułem, jakbym zaraz miał zagrać w roleplayka, więc to fajne wrażenie. Na spróchniałym pniu rosną napęczniałe od pulsujących soków zielone grzyby. Jeśli chcesz, możesz spróbować się nimi pożywić. O! Ja bym jadł. Jak się bawisz? Zjesz, spróbujesz. Rzucam jedną kością, zobaczymy co będzie. Mam plusik. Nie są aż tak obrzydliwe w smaku. Już po kilku żarłocznych kęsach zaspokajasz głód. Dwa jak? Zmęczenia mogę zmniejszyć, ale jakby tutaj... Jak smakowały? Bym opisać widzom, żeby... Pieczary no, takie... Pieczary. Grzyby. Pieczary z chili. Proszę bardzo. Okay. No ja jestem w tymże pięknym obiekcie, więc biorę tajemnicę. Podaję, proszę tak? bardzo. Tak jest. I co, normalnie czytam ją? Tak, musisz, to jest już epicka historia. Obserwatorium emisyjne. Spotykasz szperacza o przezwisku Łapa. Postanawiacie połączyć siły, aby przedrzeć się przez hordy obłąkańców i wyłączyć emiter pola psychoaktywnego. Jeden z was musi strzelać do napierających wrogów, podczas gdy drugi spróbuje wyłączyć urządzenie. I mam wybrać, czy... No ja umysłem lepiej śmigam, więc ja będę odłączał. Muszę rzucić test o trudności 4. Mam 3. Mhm. Mogę jeszcze jedną kostkę. Proszę bardzo. Czyli żeby zdać, musisz mieć... Muszę mieć 4. Muszę 4. mieć jeden taki. I to jest wszystko, co... No bo to jest... No tak. Bo to jest intelekt. Środki to jak MacGyver. Jest plus. Okay. Jest plus. Ja, no ale minusem... Minusa sobie likwidujesz, tylko musisz użyć wtedy śrubki. Używasz? Jesteś na plusie i przechodzisz tak. test. I ona się, ona śrubki out. Mi się marnują. Tak jest. Ciach. Natomiast udaje mi się, w związku z czym w ostatnim momencie odłączacie zasilanie i zostawiacie obłąkańców za sobą. Łapa dziękuję za pomoc i dzieli się z tobą informacjami na temat emitera. Odkrywasz tajemnicę. Przejrzyj talię znalezisk z obserwatorium emisyjnego i weź z niej jedną kartę. Takie fajne rzeczy tam masz chyba, nie? Ale my już tam nie będziemy wchodzić, bo będziemy teraz długą tajemnicę. Jedną jest... mogę wziąć, tak? Jedną możesz wziąć, a dwa a reszta zostawiamy tutaj. To ja biorąc to mogę też sobie podmienić to. Od razu możesz to zrobić. A co fajnego, pochwal się. Hermetyczny skafander. Nagle Łapa zostaje wciągnięty w odnogę korytarza i znika w ciemności. Świecisz w to miejsce latarką, ale tam jest pusto. Spotkanie z mutantem z żółtej tarki. Czyli ja ci teraz tak, mutant z żółtej, proszę tak. bardzo. Czyli jeszcze musisz walczyć? Z kim będziesz walczyć? Bardzo. Uwaga, opowiedz nam. Kikimory! Kikimory, czy to jest takie... I po teście czujności muszę niestety przejść do konfrontacji. Tak, musisz walczyć. Mhm. Nie masz wyboru, czy one cię atakują? Więc dobrze, koniec. Taktyka kikimor, jeśli twój umysł wynosi więcej niż 2, to trudność testu konfrontacji wynosi 2. Mój umysł wynosi więcej niż 2, więc będę miał tutaj prościej, ale najpierw czujność czyli na poziomie 4. Kikimory są bardzo prostym stworzeniem. Czy to są takie dziki, takie zmutowane dziki to są? Nie, to jak wygląda tak? toperze. A nie, rzeczywiście, co innego to jest jakieś. No dobrze, no to ja mam 2 swojej czujności, ja muszę mieć 4, ewentualnie podniosę to noktowizorem. To dokładnie, to ci dodaję kostkę. Możesz mu nie pomagać, jakby, ja rozumiem, że... To ci dodaję kostkę, ale... Wyrzucam tak sobie. Tak jest. Więc potrzebuję 2 plusów, więc ja przerzucę to zmęczeniem. Tak tego jest. Minusa. Masz 5. Niebezpiecznie się robi, twoje serce wiesz, tak wali już... To pozwolę sobie wyjąć, żeby... Aż wypadło. I masz dublet jeszcze, wiesz o tym? Tak, jest obrażenie. Radioaktywny masz dublecik. No dobrze, to powolutku. Ale możesz użyć stroju chyba. Tak, używam stroju i więc tego obrażenia nie dostaję. Ale za pomocą tego dodaję sobie jeden plusik i wtedy zdaję ten test. Noktowizor używasz swój. Noktowizor, żebyś tej ciemności go zobaczył. Więc w czujności mi się udaje przejść i teraz mam o trudności 2 dzięki swojemu umysłowi. Właściwie siłę. Czyli teraz dopiero walczysz tak naprawdę. I jeden plus. Yeah, bang. Więc otrzymujesz 600 To jest trofeum, które zabierasz ze sobą. Będziesz sprzedać w obozie. Bierzesz go. Dobra. Ciekawe, gdzie go nosisz. No i teraz powiedz mi, co tam się kończy ta historia. To wszystko, bo jest... Po teście czujności muszę przystąpić do konfrontacji, co się wydarzyło i przenieść się na obszar wejściowy obserwatorium emisyjnego.
Tutaj wychodzisz po prostu. Tak. Wyszedłeś. A tego, to trofeum układziesz sobie nie w kieszeni, tylko tam po prostu on sobie jest gdzieś. Kikimory. Ja chciałem cię, Piotrze, poinformować, że nasz gość jest już o krok od wejścia do sarkofagu. On ma już tak, dwa klucze i tak trochę. Ale jestem trochę poraniony, więc najpierw muszę dojść do siebie, zanim pójdę. A, czyli jeszcze mamy trochę czasu. Tak. Czyli jeszcze pogramy. Dobra. Wojsko próbowało schwytać żywcem kilka mutantów. Dwie z klatek są puste i rozerwane od środka. Nie, trochę zaczyna się jak takie zadanie matematyczne. Ile zostało klatek w... i wzór? Policz obszar, pojemność klatki. No dobra, ale jakby no, dzieje się fabuła, jest scena filmowa, tak? Dwie z klatek są puste i rozerwane od środka. Wyłóż dwa żetony mutanta... Tak jest, wyciągam. Na ten obszar. A, czyli one uciekły z tych klatek. Oruj Radrantul. I mięsaki, czyli mięsaki. Takie zmutowane świnie. Świniaki, dobra. To zrobimy sobie... Rój... czego? Radnartuli? Radrantul. Radrantul. Jakichś zapromieniowanych pająków. Czyli słowo twórczo nawet tutaj, te słowa są takie zapromieniowane też bardzo. Się dzieje to w języku, nie? Dwóch filologów polskich, nie? Wybierz jeden z nich, musisz rozpatrzyć spotkanie z tym mutantem. Jednym z nich. Tak? Tak, muszę wybrać, musisz rozpatrzyć spotkanie z tym mutantem. To z kim chcesz walczyć? Ze świnkami czy z to chyba ja mam głos żony, więc ja chyba bym decydował. Dokładnie. A jeżeli tam jest napisane, że wybierz, to nie on? W sensie, że ja. Może ja tam jestem, czyli ja wybierzę. Ty wybierzesz jeden z nich. Dobra, wybierz no. Mi to wybiorę. Dobra, to ja wybiorę sobie. Kopmy leżącego. To prawda. Nie, ale ja jestem już zdrowy, tylko jest jeden uraz tylko. No oczywiście. No wiem, że słabo zacząłem. Tak, nie? Okay. Mam nadzieję, że wybierzesz coś, na czym potrzeba siły woli, którą masz zmniejszoną, a ty możesz czytać się, tak? Tak, mogę. No jakby obserwuję, widzę. Mało tego, on może to zobaczyć i nie musi tam tego zdradzać. Rozumiem. Czyli my udajemy, że nie patrzymy. Bo wiesz, on jest na tym obszarze i widzi, co jest plusem, minusem, poza tym on jest tropicielem, więc on się zna na tych wszystkich ujemnych cechach każdego. Dobrze, jak słuchajcie. Jak się zna, widzieliśmy przed chwilką nad jeziorem. To ja robię później imprezę, chłopaki. Grill z radioaktywnej świni. Bimberek się skończy. Dobra, to sobie tam powiedzmy, że to sobie od... Nie, właściwie nie, to zostaje a ja walczę z tym. Z dobra. No dobra. To ja z mięsakiem walczę. I co tam jest, jaki jest opis? I teraz tak. On ma odór, padlinę, śmierdzi. Tak śmierdzi, że aż po pokonaniu mięsaka będę musiał wyłożyć dwa żetony, znów mutanta, na ten obszar. Ale nie będziesz musiał z nimi walczyć wtedy. Czyli on jest... A, bo jak go zabijesz, to... Zwołuje kumpli. Tak jest. Wszyscy... Czują, że jest mięsinka rzucona na... Dobrze, to robimy test czujności. A że ja jestem tropicielem... Już nie chwal się, po prostu rzucę te kostki. Wiemy, że jesteś tropicielem. Dobra, jeśli podczas spotkania zdasz test, a to jest mutant, otrzymujesz dodatkowy plusik do testu konfrontacji z tym. Dawaj, Sasza, my z tą do szkoły chodziliśmy, no. Cyk, o, pięknie. A, okej, dobra. Czy ja mogę... Minus dwa. Ale uwaga, mam... bo ja w ogóle wtedy korzystałem z tego, prawda? To nie wiem. Było coś takiego, że korzystałem. To ja teraz mam to. I teraz myślę, też sobie z tego skorzystam, żeby to zniwelować. Ale poczekaj, to jest test spostrzegawczości, więc nie możesz tutaj niczego takiego zrobić, bo nie masz nic, co ci wspomaga w spostrzegawczości. Nie ma. Nie mogę, niestety, bo to tylko w konfrontacji. Masz jedną spostrzegawczość, więc otrzymujesz jedną radioaktywną ranę. Nieźle go skontrolowałeś. Ja muszę pilnować zasad. Bardzo się cieszę. Okej, dobra. Nie możemy tak grać po koleżeńsku. Nie możemy. Dobra. Zona. Ja przecież wybrałem szpiega dlatego, bo on ma fantastyczną zdolność i może przerzucać testy tam. Więc nie skorzystałem z tej umiejętności. Ale to w sumie dobrze ci szło. No nie, no ale musiałem powydawać. Dobra, to idziemy dalej. Musiałeś rzeczywiście. Dobrze, to ja... Ale w sarkofagu pamiętaj o tym już. Spróbuję. No. Dobrze, to teraz wchodzę w konfrontację z tymi świnkami. Niestety ten test mi nic, jakby cecha mi nic nie pomogła. Jak przegrasz ze świnią, to nie może się nazywać tropicielem, zobacz. No nic mi to nie dało, ale że mam trzy, a masz dwa się, siły, udało tak, się, wygrałeś, udało okay. się. Dobra. Moje gratulacje. Wykonałeś większego zmutowanego wieprza. Tak, no ale tak, masz zadyszkę. Ale mam zadyszkę. No i dobra. No dobra, czyli 200 rubli będzie warte. Tak. I tyle. I teraz mamy, jesteśmy już teraz po wydarzeniach, teraz mamy wieści. Co tam radio? Przepływ promieniowania, moi drodzy. Niestety, emisja zaczyna... Czujemy w powietrzu czujemy, że ta energia zaczyna rosnąć. Tło promieniowania nieustannie się zmienia. Ciekawe, na jakim poziomie się ustabilizuje. Zdecyduj, czy wszyscy gracze na otwartej przestrzeni mają otrzymać jedno promieniowanie, czy uleczyć jedno obrażenie. No to co, panowie? Jedno obrażenie. Przecież wszyscy leczymy jedno obrażenie. No, ale ty jesteś... Znajdźcie moją dobroć. Ja jestem dobrym mistykiem. Ja chcę czynić dobro i zdejmijmy sobie po jednym obrażeniu.
wszyscy. A to dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To było wspaniałe myśl. Myślę, że to był gest gościnności. Marcina. W tym totalnie groźnym środowisku Marcin pokazał, że jednak można być tu człowiekiem, nie? Czy jednak mistycy niekoniecznie muszą być źli od razu. Przekazuję ci znacznik zony, wykonujesz dwie pierwsze akcje, proszę bardzo. Fantastycznie. Ja chcę się dostać do zajazdu. Czyli dwie akcje wykorzystujesz do tego, żeby. Ale będę mógł tam obozować, prawda? Obozowanie już masz za darmo. Tak, więc ja obozuję, bo ja mam kartki. Przepraszam. Raporty z wiwisekcji, które sprawiają, że jeżeli ich użyję, a używam, to o stówę drożej sprzedaję trofeum. A moje trofeum jest całkiem nieźle warte, bo 600 samo w sobie, więc ja dostaję za to 700. Bardzo i dobrze. To wtedy do śmietnika idzie. To nie? Oczywiście tak, odrzucam. Czy idzie tam sobie tam 500, pod te inne. 600, okay. 700. Nieźle. I leczę się w takim wypadku. Czyli w czasach... czterech ran, czyli 800. 800. Tylko pamiętaj, że masz trochę sprzętu, tak, tak, wiesz? Tak. Ale kiedy ja to zrobię za 800, tak. Zostaje mi stówa. I mogę też coś ewentualnie sprzedać, ale nie wiem, czy chcę sprzedawać. Może bym sprzedał ten strój. I ile on tam trzeszczy, ten strój? 600 minus 200, bo jest uszkodzony na dwa razy. 400. I zrobię tak. Ty bardziej, że masz już na sobie jakiś. Ciach, więc dostaję 400 za to, więc sobie to wydam. I naprawiam te dwie rzeczy za 200, noktowizor i hermetyczny skafander, więc zostaje mi 300. Słuchajcie, w tym świecie jakby wypełnionym niebezpieczeństwem można robić niezłe interesy w ogóle, tak zauważyłem. Ja jeszcze obozując, zmniejszam zmęczenie o wartość siły woli. Siłę woli mam na 2, więc tylko tyle. Tak jest. Ciach. Czy ja coś tu jeszcze mogę zrobić? Możesz coś kupić z bazaru, jeżeli masz pieniądze. Możesz kupić. Możesz sobie z bazarku coś kupić. Jako neutralny tylko z tych trzech... Jako neutralny tak, z trzech. To jest niedostępne dla ciebie. Na strzykawę mnie nie stać, ale stać mnie na to i na to. Ja biorę śrubki i puszkę energetyka. A. Puszkę muszę mieć tu, a to mogę mieć tu i kosztuje mnie to 200. Ciach. Czy jesteś ogólnie wyspany, wypoczęty. Zmęczenie mam na 3, więc jeszcze... Ale jestem zadowolony. Ale jesteś zdrów jak ryba. Tak. No i wszyscy mi mówią, bo przyniosłem kikimory, zwłoki. Tak, już są legendy. Robisz się sławny. Ja tylko kiwam głową i mówię, a kiedyś poznacie tego tropiciela z jeziora. To jest historia. Nie, ja spróbuję. Ja spróbuję sobie, wejdę sobie do tego sztabu i spróbuję, tylko jeśli masz reputację dobrą albo neutralną, tak jest w tej sytuacji, jestem neutralny. Obniżasz, ale obniżam, czyli będę, rozumiem, zły. Będziesz teraz zły. Zły, musisz trudno. Mieć czarną strzałkę. Trudno. Czarną musisz mieć. Gwiazdę. Jest czarna. I będę mógł sobie wziąć sprzęt. Proszę. Zobaczymy, co to będzie. Naprawdę? Pokusiłeś się tracić reputację dla jednego, czego dokładnie? Wiecie co dostałem? Respirator do nosa. Który wcześniej sprzedałem. No ja bym wręcz zgodził się, żebyś jeszcze raz wylosował, gdybyś chciał, ale Marcin mówi, że nie. Zasady są zasadami. Zasady z zasadami. To świat jest brutalny. No dobra, no trudno. Może koniec końców ten respirator uratuje ci życie. Nie, ale mogę uleczyć sobie. No jakby jedno obrażenie mogę uleczyć, więc to jest jakiś tam przedmiot. Mówmy się. Bo ty masz plan w ogóle jakiś, Piotr? No tak, ja mam plan, żeby przeżyć w tym jakby... Rozumiem. A ty masz plan, żeby wygrać? No, on wiadomo, jest ma plan. Rywalizacja. Ale to z przygodą, my tutaj się bawimy, dobra. To ja idę sobie w takim razie na mokradła. Na mokradła, aha, tak. Czyli będziesz po prostu walczył będę z jakąś anomalią. Dobra, walczył. Moje dwie akcje są takie, że pierwsza jest oczywiście, że idę na Mgliste Wzgórza, tutaj się wychowałem, to jest moja dzielnica. I ja oczywiście będę wchodził sobie tutaj i ja czekam na rozpoczęcie. To teraz. Bo wydarzenia chyba, nie? Wydarzenia są, tak. Spotykasz ubranego w poszarpaną szatę starca, wspierającego się na lasce z czerwonego drewna. Dziad, czy już pejoratywnie, negatywnie, to jest jakiś dziad. Dziad dotyka dziwnie jarzącego się krzyża wiszącego na jego szyi, po czym się odwraca i z mamrotaniem znika w zaroślach. Tak słabo to. Idź za nim. Zaczekaj! Władimir! To ja, twój syn! Próbujesz za nim podążyć, gdy twój dozymetr? Dozymetr? To jest jakieś urządzenie związane z tym światem? Dozymetr chyba sprawdza poziom radiacji. Pewnie tak. O! Strzelam! Albo dozu. On mierzy dozy. Zaczyna nagle terkotać to urządzenie, tak? No. Spluwasz przez ramię. Bo jak jestem taki zabobonny, chyba o to chodzi.
I opuszczasz to przeklęte miejsce. I dostajesz ile? Dostaję dwa radioaktywne. Czyli ja rozumiem, tracę to, bo pojawiła się radioaktywność. To radioaktywny twój dziadek. Ale nie, on poszedł, dopiero wtedy radioaktywność rozumiem. Ale zaktywizował... Coś zostawił po sobie. Przed krzaki no, tak zostawił. Tak czy owak otrzymuje dwa obrażenia radioaktywne. Czy ja mogę to zneutralizować? Niestety nie. Dobrze, że się wyleczyłaś. Niestety nie. Ja mam wrażenie, że panowie jakoś mnie źle życzą tutaj. Nie. Nie, ale świetnie się bawimy, kiedy ci po prostu źle idzie. Dobra. To twoje wydarzenie. Dobra, to tyle moje wydarzenie. Moje wydarzenie. No moi drodzy, jestem w obserwatorium emisyjnym, zobaczmy co się dzieje. Na podłodze leży rozbity słój. Ślady z formaliny ciągną się przez korytarz, aż w końcu nikną w mroku, z którego dobiega mlaskanie. Ktoś kogoś zjada. Spotkanie z żółtego mutanta, moi drodzy, będę miał żółtego mutanta jakiegoś. Mlaszczy tutaj czarny basior. To jest taki jakby trochę wilk czarny. Mhm. I teraz tak. Po teście czujności musisz przystąpić do konfrontacji, tak czy inaczej. Trzy. On ma szarżę. Mam szansę. On ma szarżę. Jeśli nie zdasz testu spostrzegawczości, trudność testu w fazie konfrontacji wynosi 3 wtedy na siłę. Mhm. Okej, okay, a ja mam siłę 1, więc jest słabo. Ale czujność. Co tu może mi pomóc? Co tu może mi pomóc? Skafander jest słaby. Tutaj. Ja myślę, że nikt nie może ci już pomóc w tej sytuacji. To jest jakby, jesteś skazany na klęskę. Mam jeden minus. Ale poczekajcie. A przechodzę? Tak, no bo tu jest trudność 2, a ty dobra, masz... nie muszę nic robić. No bardzo tak. Dobrze. Cieszę się, że chociaż wy tą matematykę kojarzycie. I mam teraz te siły. Znowu mu pomogłem. Ktoś ma szczęście tutaj w rzutach, coś mi się zdaje. Najważniejsze mieć znajomości takim państwem. O! O, bardzo! Nie, ale cofam. Trzy minusy. Nie, poczekajcie, to się da naprawić! No forsowanie możesz zrobić. Forsowanie, ale to nic mi nie da, wiesz, bo to jest to... Jedno tylko, nie, no tak. Bo ty tego i tak chyba bo masz siły ile? Jeden. Nie, ja nie jestem ty jesteś słaby. Nie jestem w fazie. Dobrze, więc teraz tak. Ja mam oberwać jedno obrażenie czerwone, czyli mam ranę fizyczną. I dodatkowo będziesz miał zieloną ranę, czyli to jest... Już ci mówię. Zieloną? Nie, to jest dziwne. Uszkodzenie. Czyli mam uszkodzony przedmiot. Uszkodzony przedmiot. Czyli ten kombinezon szpelacza jest uszkodzony i on niestety został zniszczony całkowicie. O kurczę. Został zniszczony, już go nie ma. Ale ci ten basior czarny załatwił sytuację. No, nic, nawet nie dostałem trofeum. A to nic. Taki piesek właściwie on jest, nie? Czmycha sobie gdzieś tam. No i dalej, biegnie dalej. On nie zostaje w obszarze, gdzie nie ty zostaje. Jesteś. Badasz pozostałe słoje stojące na półkach. Unoszą się w nich mózgi, które na pewno nie należały do ludzi. Im dłużej się w nie wpatrujesz, tym mocniej zaczyna ci pulsować skroń. Mózgi wciąż są żywe i próbują się z tobą skomunikować za pomocą telepatii. Ja jestem mistykiem, więc jakby pogadasz sobie z nimi. I teraz, moi drodzy, muszę zrobić test na siłę woli. I to oczywiście czynię. Mam siłę woli 2, muszę mieć 3. Mam jeszcze nieśmiertelnik dezertera, który jest jakby takim duchem. Dobra. Minus 2 i 1. Świetnie. Użyję swoich czoteczek, które mam i one się niestety całkowicie zniszczyły i usuwam te 2 minusy. Czyli po prostu tak ty jest. Się modliłeś chyba. Tak jest, teraz. Więc przechodzę test na 3 i uwaga. Przez chwilę opierasz się telepatycznemu wpływowi mózgów. Przy odpowiedniej dozie skupienia jesteś w stanie oddzielić fakty od mrocznych, psychodelicznych wizji. Składasz dziwne wizje w wspólną całość. Dowiadujesz się o potężnej, bezcielesnej istocie w czarnobylskiej elektrowni, która strzeże serce Zony. Odkrywam tajemnicę. Ciekawe, kogo to mówi. Przejrzyj talię znalezisk z obserwatorium emisyjnego i weź jedną kartę. Przynieś się na obszar wyjściowy. Ciamcia ramciam. Czyli tyle. Na mgliste z góry. Zobaczę, co ty tam zostawiłeś. Czekaj, to ja wezmę sobie to, żeby ci tam... Nam się tu nie pomszyło. Nie, wiesz co, bo on chyba to jako tajemnica. To jest moja tajemnica. To jest moja tajemnica, proszę pana. I my mamy teraz tutaj z termosem już 2 tajemnice. Już i także my już pędzimy. Hełm osłonowy. Mhm. I teraz ja zakładam sobie skafander ochronny po wszystkim. I tutaj wyszedłem. I koniec. Odpowiedź na wezwanie. Zona... Emisja, patrz. Emisja tak, na czwartym poziomie. Zona słucha przekleństw i obaw i je spełnia. Wybierz szperacza przebywającego w zielonym albo żółtym sektorze, a następnie weź 2 żetony mutantów i 2 żetony anomalii odpowiadającego koloru. Wybierz jeden z nich, a pozostałe odrzuć. Wybrany wcześniej szperacz musi rozpatrzyć spotkanie z tym zagrożeniem. Kogo wybierasz? Czyli jednego wybierasz, tak? Wybieram ciebie, Marcinie. Dzięki. Tak? Spróbuj się z piwniczakiem. A, piwniczak! To mi z ręki jadł. Tak? Ale to od tamtej pory urósł. Dobra, mroczny łowca.
Jeśli do spotkania dochodzi poza tajnym obiektem albo sarkofagiem, trudność testu spostrzegawczości wynosi tylko 2, nie 4. No dobrze, mi głównie chodziło o tą ja rozumiem. Konfrontację. Rozumiem, więc spostrzegawczość mam 3. I mam... 4 na 2, przeszedłem, nic się nie wydarzyło. No i teraz siła 3. No nie mam czym za bardzo walczyć. Mogę używać na haju. Zobaczymy. Możesz być na haju. Masz startowo jeden, a trzeba rzucić trójkę. Mogę używać na haju. Mogę używać na haju. Tu mam 0. Tak. I nawet jeżeli ja na haju użyję, to i tak mi się nie uda. No wiesz, to poczekaj, ale gdybyś przeforsował. A jest, przecież. Ja wiem. Znowu to robię. Cały czas. Ty nie możesz, dobra dusza, nie możesz się powstrzymać. Dobra, jedno zmęczenie, przeforsujmy. Przeforsujemy sobie ten minusik oczywiście. Tutaj lepiej tutaj idzie. A co ten nachaj ci w ogóle robi? Bo on ciekawy jest. Czyli teraz mam siły 3 i udało mi się przejść. Nic mi się nie wydarzyło, więc piwniczacza. A co robi ten nachaj w ogóle, powiedz mi? Nachaj, jeżeli go użyję, to dostaję kość w testach siły, ale niestety dostaję jedną fizyczną obrażenie za każdy artefakt w plecach. Dlatego tego nie używałeś, rozumiem? On po prostu daje mi taką, wiesz, siłę w moje żyły. Ale nie używasz, nie używałem go, nie używałem. W kwestii wieści to jest wszystko. Dziękuję. Miałeś się z nim spotkać. Dziękuję bardzo. Odkładam to tutaj dziękuję użyte. Bardzo. To było dobrze? Bardzo miłe. No można tak i to jest koniec. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie. Mam już 2 tajemnice. Jestem zdrowy i wypoczęty, bo odwiedziłem zajazd. Więc śmigam jak najszybciej do tego sarkofagu. Trochę mi głupio, ponieważ z tego zajazdu wyszedłem w nielegalny sposób. O 2 obszary wszyscy to trochę przegapiliśmy. Wydaje mi się, że Marcin będzie mi konkurentem, że tak powiem, bo on też już ma 2 tajemnice, jest też napakowany, też był w tam odwiedził zajazd i idzie tuż za mną, że tak powiem, skrobie mi marchewki. Tak jak mogłem się spodziewać, Piotr będzie eksplorował, Piotr będzie przeżywał, Piotr będzie robił wszystko, żeby było zabawnie i żebyśmy mogli się trochę z niego pośmiać, więc głównym moim przeciwnikiem będzie Termos. Wojciech Tremiszewski, który okazuje się wspaniałym strategiem, człowiekiem, który jest w stanie wszystko obliczyć. Nie spodziewałem się tego, powiem szczerze. Myślałem, że będzie tutaj pewne zakłopotanie, ale jak jechał do nas w pociągu, przeczytał całą instrukcję 2 razy, wszystkie niuanse tutaj poznał, więc ja gram równy z równym, więc muszę go teraz dogonić, bo mnie wyprzedził. Widzę, że naprawdę idzie mocno do przodu i wie, co robi, i wie, co tu się dzieje, i jestem lekko przerażony. Okej, słuchajcie, ja idę teraz sobie na północ, w kierunku obserwatorium emisji, no bo muszę zdobyć w końcu klucz, bo widzę, że chłopaki sobie radzą bardzo dobrze. Termos jest już blisko sarkofagu. No i co? Pot na skroni, stres, gęsta atmosfera. No, zobaczymy. Jestem blisko zdobycia tej drugiej tajemnicy. Myślę, że szala może jeszcze się zmienić, no a Termos jednak bardzo blisko miejsca docelowego w grze. Zobaczymy. Ja trzymam kciuki za siebie, mimo wszystko muszę diametralnie zmienić swoją strategię. Teraz idę już po klucz. Ja chciałem wam tylko przypomnieć, bo jestem dobrym tutaj towarzyszem. Taka. Prawdopodobnie długo będzie emisja, tak. Więc myślcie o tym. Przynajmniej ty. Dobra? Bo ja wiem, że młody tutaj Wojtek sobie poradzi. Jakby. Ty jesteś w mokradłach, bardzo daleko. No bo ja poluję teraz. Dobra. Tak? Okay. Teraz będę polował. Dobra, to idę na pogranicze, pierwsza akcja. Robię test obszaru pogranicze. Test. Panowie, daj tam mi przepraszam, kostki. Przepraszam, bo ja się skupiłem, jak wygrać. Ja też. I to jest. Wiem, że ty to robisz, więc. To jest test na czujność. 3. Muszę mieć 3, akurat mam 3. To lecimy. Okej, no to poszło. Mogę sobie wziąć 200 rubli, albo jeden albo wziąć sobie rupieć. Ale z tymi rupciami coś ostatnio mi tak średnio chyba szło, nie? Znaczy ogólnie ze wszystkim ci średnio. Nie tam, że ci wrzucam, no. Dobra, wezmę rupieć. Dobrze. Pochwal się. Prowizoryczna maska, słuchajcie. Przerzuć do 2 kości z wynikiem zony. Wart 100. Trzeba było brać kasę. Nie, ale to jest... Stłamszony przez zonę, nie? Jeszcze jednemu przez graczy. Jednemu wiatr w oczy. Dobra, ja mogę sobie to założyć od razu. To ja sobie od razu to zakładam. Bo to jest na głowę. Dobra, coś jeszcze? Wykonałem dwie akcje. Poszedłem akcję. Akcję obszaru. To ja przypuszczam, ja muszę się przygotować na to, co się będzie działo. Ja oczywiście już mam jednak, żeby pójść tu. Jestem teraz w obozie. No i teraz mamy, może mieć między sobą interakcję.
Nie. Ale nie mamy akcji. Cześć. Ale nie mamy punktów akcji. Dobra. Czyli tylko a cześć. A ty obozowujesz, czy nie? Będę obozował. No to obozuj. Teraz no tak, chyba. No to lecimy. Ale chodzi o to, że mamy wariant, gdzie my możemy między sobą mieć interakcję. Przed mogę ci zniszczyć jakiś sprzęt. Albo na przykład zadać ci obrażenie. Ale nie masz akcji. Ale nie mam akcji, niestety. A ja będę mógł to robić za chwileczkę, bo będę miał akcję. Nie można tego robić w tej grze. Dobra, zmniejszam swoje zmęczenie oczywiście o 1. I mogę teraz tak, ja sprzedaję sobie trofeum i to trofeum warte było 600. Właśnie, bo ja teraz będę szedł do sarkofagu. A, już idziesz? A, fajnie, okej. Okay. Ja wydaję 200, żeby się wyleczyć, więc zostaje u mnie 400. Usuwam sobie to jedno obrażenie. I wykupuję sobie, moi drodzy, wyrób czekoladopodobny. Wezmę sobie coś na trudy podróży, długie, cukier. A ile pieniędzy dostałeś, przepraszam, za tą... 600 dostałem. Wow. To jest to, co ja to tak, jest... dziękuję. To był. Dziękuję. No. Dziękuję. To był piwniczak. To był piwniczak. Tak. No, gruba. Jeśli wygrasz, to mam wrażenie, że będę miał udział w tym zwycięstwie. Słuchaj, powiem, że razem tego dokonaliśmy wtedy. No ja wam też nie przeszkadzam. Dochodzi bardzo, przedmiot. Nie? Chyba wam co? Nie przeszkadza. Tak, ty też jesteś w porządku. Ty zrobiłeś już dwa ruchy. Ja zrobiłem wszystko, tak. Więc to jest bardzo trudna podróż. Poproszę przesunąć mojego szpiega. Czy inaczej, czy my gramy rzeczywiście w ten interakcyjny wariant, czy go chyba nie graliśmy, mieliśmy nie grać. Mówiłeś, tak, że wspomniałeś... nie chcesz, więc może mnie. Więc bardzo pozdrawiam cię, palimy papieroska, pijemy coś do wypicia i przenoszę się do Czerwonego Lasu. Czerwony Las, idziesz. Jak ja szanuję takie bo to jest jeszcze czerwony kolor, czy to jest żółty? To jest żółty. No właśnie. Ale las jest czerwony w sensie. Więc i robię ten obszar, czyli umieszczam... Dobrze, umieszczasz żółtego mutanta, jedną żółtą anomalię. Możesz rozpatrzyć jedno z tych spotkań. Czy wybierz sobie takie... Chyba muszę nawet, no nie? Rozpatrz jedno z tych spotkań. No trzeba, tak. Jaki masz w ogóle wybór? Może przepraszam, piorun kulisty, anomalia, z którym walczyć... Na tobie może się przydać, bo ona leczy. Jest dziwna taka. To ja ewidentnie tam idę, bo latający. Ten piwniczek jest trochę zbyt hardkorowy. Piwniczaka się boisz? No, wolę spotkać się z piorunem kulistym. Gdy nie znam testu podczas tego spotkania, jakiegokolwiek testu. Jakiegokolwiek, to dostaję może ciebie zmęczenie. Doskonale, więc najpierw rzucam mogę kości test na spostrzegawczość. Proszę test bardzo. Trudność ma 3, a ja mam 2. Ty masz 2. Jedno no masz jedno. Masz jedno. Mhm. Bustujesz? To jest anomalia, więc możesz śrubki sobie skorzystać ze śrubek. Ale to też ci nic nie da i musiałbyś przeforsować kostkę. A jeśli... Właśnie... Jest dylemat. Bo inaczej, nie przeszedłeś tego. Karą jest to, żeby otrzymać tak, obrażenia, ale zmęczenie ci spadnie o 2. Ale 3 obrażenia to dosyć dużo. To jest dużo, to prawda. Chyba, że jeszcze zużyję noktowizor. To wtedy to zrobię. Raz użyjesz, tak. To robię to. Tak? To rzucasz no. Śrubkami w bestię. Tak. Czyli tak, marnuję śruby zlikwidują tak. Tę kość negatywną. A wychodzisz, tak? Używam noktowizora, dzięki czemu mam zdany test. Bardzo i teraz ładnie. Konfrontuję się z tym piorunem kulistym, tak czyli rzucam na umysł trudność 4, a ja mam bazowo 3. Minus 2. No minus 1. Minus 1. Nie, bo ma tutaj kostkę. A, jeszcze minus. Masz. Czyli bez sensu. Czyli ale ile teraz masz? Tak. Mogę wypić... Użyć pistoletu możesz na przykład. Puszkę, mogę użyć pistoletu... Nie mogę. Nie no, w walce... A, bo to nie jest... Nie, bo to jest, na, jest to umysłowa rzecz. Więc jedyne co mogę to sobie zrobić, ale to i tak mi nic nie da. Więc ja zmęczę się, żeby przerzucić ten minus najpierw. To prawda, zabiorę ten. Proszę bardzo. Minus. Mówiłem, że to będzie długa podróż. No dobra, no to przegrywam. Poszło. Ale kiedy przegrywam test, to 2 zmęczenia mi się dzieją, tak? Tak jest. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak, bardzo dobrze. W sensie odpoczywasz. Nie, piorun go poraził i dostał nową energię. Ale i nie dostaje odpoczywa de facto. Nie dostaje tego artefaktu. Nie, ale on tu zostaje. Ach, miało być inaczej. Okay, to była taka długa akcja, tak jak w grach turowych. Czas się zatrzymał i ty podejmowałeś decyzję. Czy to było jakby atrakcyjne dla widzów? Sami to osądźcie. Dopiero teraz przyszło mi do głowy, czy ja rzeczywiście z tego obozowiska mogę dostać się tutaj do Czerwonego Lasu. Możesz. Dlaczego nie? Raz i 2. Ale zrobiłem też akcję tam. Więc... Gdzie zrobiłeś akcję? No, ten obszar. Obszarową. Przeszedł i zrobił obszar. Po prostu... Okłamałeś po prostu system. Ja też nie spostrzegłem tego. Okłamałeś system, ja też tego... Tak, bo ci ufam, bo ja mam wrażenie, że jestem takim zawodowym. Ja myślałem, że jakby że gramy fair, czy cofamy, czy gramy... Zostawmy, tak. To jest nasza gra. I tak dostałem w tyłek, więc no, po prostu każdy z nas później też sobie jakąś tam akcję weźmie. Aha, no dobra, to ja też mogę. Nie, proszę. Tak, to był ostatni mój ruch. Tak jest, czytamy wydarzenia. Wydarzenia.
Postanawiasz obrać drogę na skróty. Po pewnym czasie zauważasz, że mech, po którym stąpasz, lśni czerwienią. I jest jaki? Radioaktywny. Dostajesz obrażenie, tak? Dostaję obrażenie. Naprawdę? Ta gra mnie wybrała po prostu, żeby mi tu tłamsić. No. Idziesz przez ten mech, ten czerwony radioaktywny mech. Za bardzo zależy ci na czasie, żeby nadkładać drogi, tak? Wybrana droga znacząco skraca czas twojej wędrówki. Rzuć kością. Jeśli wypadnie zona, to wtedy otrzymuje radioaktywność. Tak. Możesz się przenieść na wybrany sąsiadujący obszar. Możesz po prostu wyjść sobie z tego. Ale kosztem radioaktywności, znaczy ryzykuję w sensie. Ryzykujesz, tak? Ale ja zaryzykuję. Jedną kością? Tak. Szanujemy cię, że mimo wszystko ryzykujesz. Cały czas. Cały czas pod górę. Nie, nie, no prawda, no prawda. Dobra. A poczekaj, ile jest tych znaków zony tutaj? Jest 1 na 6. Nic się nie wydarzyło, słuchajcie. No dobrze, możesz się teraz przenieść na sąsiedni obszar. Sąsiadujący obszar. Ja myślę, że będę szedł sobie w kierunku... Tajemnicy jakieś. Tak, idę do wioski, czyli idę sobie tu. No i tyle. Okej, ja nic nie mogę zrobić, proszę. A ja wydarzenie czerwony las. Czerwonym lasem, więc jest czerwony las. Okay. W głębokiej dziupli ogromnej wierzby migocze dziwny organiczny twór o imieniu Arkadiusz. Mam wybrać. Albo wyciągam artefakt, gdy po niego sięgasz, natrafiasz ręką na ostre i gładkie zęby, w tej samej chwili otwór dziupli zaczyna się kurczyć, jej ścianki pokrywają się obrzydliwym śluzem, w ostatnim momencie wyciągasz zaciśniętą dłoń, biorę artefakt plus 2 uszkodzenia radioaktywne, albo tylko jeśli mam artefakt, a nie mam artefaktu, więc nie będę czytał tej opcji. To prawda. Więc czyli bierzesz sobie artefakt. Tak, biorę artefakt, przyjmuję 2 żółty artefakt ląduje u ciebie, proszę. Ale ja... I 2 punkty radioaktywne musisz sobie musisz przyjąć. Chyba, że przyjąć. Ja mam filtry powietrza, które akurat są do tego. Akurat 2, bardzo dobrze. A artefakt wylosowałem gorzką różę, która... Poza tym, że jest gorzka, to jeszcze... Ratuje mnie od jednej rany. Bardzo dobry artefakt, bo nie ma skutków ubocznych. Tak. I jest trwały. Jest trwały. I to jest wszystko. O, słuchajcie, spada. Dwa razy. Uwaga! Wybierz jeden otwarty, tajny obiekt, w którym nie przebywa żaden szperacz. Jeden otwarty, czyli nie bierzemy pod uwagę obozów, tak? I tych wszystkich bunkrów. Otwarty ten obiekt, czyli tak. Ten, tylko ja. I tak. Ten i ten, no. Zamknij ten obiekt. Jeśli nie ma takiego tajnego obiektu, otwórz tajny obiekt i odrzuć z niego wszystkie karty znalezisk. No, dobra, ale mamy takie, to możesz więc... ten zamknąć albo ten zamknąć. To ja... A tutaj co się dzieje? Tutaj, no tutaj sześć... No dobra, no to tu obrażeń radioaktywnych. Tu zamykam. No i koniec. I tyle. Wszystko. To sobie idzie tam. No ale mamy emisję. Teraz emisja, więc teraz... Jak to się wygląda, proszę Państwa? Uwaga! I emisja poszła. I teraz tak. No, zaczniemy od Piotra, bo jest na zielonym. Piotrze, otrzymujesz jedno zmęczenie. Od razu sobie... Ale on nie jest na zielonym, on jest w obozie. Ja jestem w obozie, ja jestem skarbiony. Czyli tylko ty dostajesz. Więc teraz tak, ja opuściłem obozowisko nielegalnie, ale czy teraz tak samo nielegalnie mogę wrócić kosztem 2 zmęczeń, ponieważ jeżeli teoretycznie byłbym blisko, no ale nie jestem blisko. No dobra, to jak... No ale poszło już. Ale wiecie co, inaczej. Przyjmę te rany, pójdę. Bo wiesz, o co chodzi, bo plusem jest to, że walczyłeś. Aha. I tobie się tak nie udało. Aha. Natomiast gdybyś szedł i tak, tu musiałbyś się zatrzymać. I pytanie, czy ty jesteś w stanie tutaj dobiec? Raczej nie. Nie. Musisz sąsiadować, musisz być w pole jedno. Nie sąsiadujesz wtedy. Zatem przyjmuję rany. Ale więc jedno zmęczenie. Jedno radioaktywne, jedno zaburzeniowe. Mhm. To jest, zabiera mi to. I jeszcze muszę mieć jedno zaburzeniowe i jedno radioaktywne. Mogę użyć tego drugi raz? Teraz tak, nie. Jak to używasz raz, to on ci jedno niebieskie i jedno żółte od razu. Od razu. Bo on to jedno działanie, 3 obrażenia jednocześnie może ci zablokować. No i teraz może jeszcze raz użyć. No ja wtedy... I teraz użyjesz jeszcze raz, dołożysz. No, mogę, tak? Dokładnie. I wtedy wszystkie te są zablokowane, tym skafandrem. To ciach, okay. 2 razy używam hermetycznego skafandra. Dokładnie. I... No ta kurtka, spływa, ta, dobra ta kurtka to jest. Po mnie. To jest jakaś markowa kurtka. No, z firmy Obserwatorium Emisyjne. Dobrze. Dosuwamy wszystkie anomalie i wszystkich mutantów z planszy. Ale oni sobie, nowe. Czyli jakby misja poszła i tak wypruła ich wszystkich, tam wypchała. Dokładnie tak. No i nowych wystawiamy. Na mokradłach.
Już ustawiam. Już. I przedmioty, słuchajcie, też odlatują. Możesz termos osunąć przedmioty ze sklepu. Wszystkie, one też będą nowe wejdą. Dobra. Czy ty właściwie teraz też możesz wykorzystać obóz, prawda? Ja w tej chwili idę do poligonu. I teraz ja myślę, ja muszę walczyć tak naprawdę w oko Moskwy bardziej, bo tutaj są spotkania z anomaliami. Jestem silniejszy w anomaliach. I druga akcja jest tutaj. Koniec. Proszę, wszystko. Ja poraniony, właśnie muszę zrozumieć, czy ja... Ale kiedy się... jest lepiej walczyć? To jest bardzo teraz, podobne. Tutaj jest mutant, a tutaj jest anomalia. Pytanie, z czym lepiej sobie poradzisz? Ty jesteś taki ale ty średnią postacią. Ta róża może ci tu pomóc, nie? W sumie. Bo ona absorbuje rany. Tak jest. Czy poproszę, idziesz sobie do oka Moskwy. Idę na oko Moskwy i wykonuję akcję obszaru. Czy druga akcja i ostatnia. Teraz tak. Od razu dostajesz dwa obrażenia fizyczne. Na wstępie. Dzień dobry. Stąd, a jedno tu. Dobrze. Spotykasz żółtą anomalię. Żółtą anomalię, którą ci oczywiście kładziemy. Proszę bardzo. I metalowy jesz. Metalowy jesz. Nie możesz uciec, od razu podejmujesz. Musisz podjąć się konfrontację, nie ma możliwości na ucieczkę. Metalowy jesz. Rzucam na czujność 2. Taką ma trudność. Ja jestem na 2, więc może w końcu coś z tymi kostkami. Nic. 0. Czyli udaje się. Proszę bardzo. I na umysł o trudności 4, a ja mam umysłu 3. Coś mi tutaj dobustuje ten umysł. Masz tą postać taką mocno zbalansowaną, mam wrażenie. Ja jestem takim tylko... Tak. 4. Tyle bardzo dobrze. Trzeba. Więc nie otrzymuję ran. Odpada? Mam łom i mam spektrometr. Łom jest w porządku. Użyj, gdy zyskałeś przynajmniej jeden rupieć, weź dodatkowy. Rozumiem, że nie teraz. Łom jest jedną... Łom w ogóle się przydaje tutaj do wielu rzeczy, bo trzeba otwierać niektóre. A spektrometr pozwoli mi... O, spektrometr jest niezły na umysłowych testach. Nieźle. Ale tylko jedną rzecz mogę mieć. No, umysł mam flagowy, że tak powiem. No. Jest to chyba... James Bond taki ukraiński. Łom odrzuca chyba w takim razie. Trudna decyzja. Trudna decyzja. No możemy podjąć decyzję. Może tak. Marcin, masz głos Zony, to ty może zdecyduj. Jeżeli potrzebujesz głosu Zony, to ja ci mogę. On będzie twoim dobrym głosem. Ja wyrzucam łom. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja właśnie tak sprowokowałem tylko, żebyś nie słuchał. W tym momencie chciałeś mi odrzucić spektrum, bo jest droższy. No dobra, na razie przeszedłem oko Moskwy. Tak jest. Jeśli odkryłeś dwie tajemnice, po spotkaniu przenieś się na obszar elektrowni. I tutaj się kończy twoja opowieść w tym momencie. Koniec. Trochę zwariowałem, ale się cieszę. Ale nie, ale ładnie, ale naprawdę nieźle. I teraz będziesz musiał, jak użyjesz tego, będziesz musiał przejść test i jesteś w sarkofagu. Okay. Jesteś, ale tu umysł Piotr. 4, to jest Piotr, grubo. Proszę, proszę. Dobrze, słuchajcie, to ja niestety nie będę mógł tej ośmiorniczki ominąć, więc wchodzę i od razu będę musiał walczyć, prawda? Więc... Musisz zrobić test postrzegawczości, a później możesz uciec. Mogę uciec. Dobrze, ale to tak robię. Wchodzę i walczę z ośmiorniczką. Ośmiorniczka oprócz tego, to że ma... To jest James Bonda, prawda? Tak, ośmiorniczka. A co to we wstrząśniętym martini. Coś było się z ośmiorniczką w tym filmie. Ja mam wrażenie, że ta ośmiorniczka nie ma nic wspólnego z Bondem, ale okej, okay, dobra, było bierze. W polityce? Ale ty, to i tu agenci. W sumie dobra, tak, takie same Bondy. Nie odpływaj. W sensie, że mafia tak polska, tak. No tak. Żegnaj polityko. I teraz tak, on jest tutaj... To jest czujność 3. Czujność, ja mam 3. Jesteś w stanie, no. Myślę, że ci się uda, proszę, od razu robisz. A, i dodatkowo jeszcze, jeżeli zdam, to mam, otrzymuję dodatkowo plusik do konfrontacji z nim. Bo ty znasz mutanty. Bo ja jestem cierpny, znam. To mi za bardzo nie pomogło w tej grze do tej pory, ale... Dobra, jedziemy. Dobra, tutaj powiedzmy, tak, to wypadło. Tak, to musisz przeżyć, no bo dobra. Wypadło, no umówmy się, okay, są zasady. Wojtek nie patrzył. No to nie, samo wypadło. To samo wypadło. Tak. Zamyślałem. Czyli minus jedno oczko. Minus jedno oczko, no to... to zmęczenie, przerzuć, minus zmęczenie, przerzuć. Tak, na... tak zrobię. Ja zawsze mu w szkole podpowiadałem i teraz wiesz... No i masz teraz takie wiesz, uwarunkowania. Musisz mu pomagać. Nie? Dobrze, przerzucam no, w takim minusik, razie, przerzucam bardzo. Minusik. No. Z drugiej strony... A ja mam niby podobno szczęście w kostkach, nie dzisiaj. Panowie, dobra. Tak zastanawiam się jeszcze, bo tak słuchamy, ja zapomniałem, ale mam tutaj naprawdę prowizoryczną maskę. Ona niby nie jest prowizoryczna, ale daje możliwość przerzucenia do dwóch kości z wynikiem zony. Czyli możesz tę kostkę mogę to przerzucić. Teoretycznie, tylko czy to mi pomoże? No może mi pomóc. Piotrze, jakbyś to powiedzieć, my już jesteśmy przy sarkofagu, więc możesz używać czego chcesz. Dobra, używam tej prowizorycznej maski. Przerzucam sobie to, to więc już, tam dawaj. To jeszcze nie weszło, zona przerzucona. Okej. Okay. Patrz, jest się zredukowało. Jest 3. Brawo. Dobra, jest. Brawo. 3. Czyli tropiciel. Yeah. Najlepsza akcja dzisiaj w ogóle w całej rozgrywce. No. Dobra.
test siły. Test siły, do konfrontacji mam już jeden plusik na wejście. No dobra, no to... Jakby... Ale on ma jeden, no to no, umówmy się. No właśnie, jakbyś tego nie przeszedł. Dobra. No dobra. Poszło. No ośmiorniczka padła, moje gratulacje. Poszła. Dostajesz i otrzymuje zielony artefakt. Czy to odrzucam? Lepik, tego przedmiotu nie można naprawiać, ale on absorbuje mi radioaktywne rzeczy. Przyda się. Okay, taki grzybek. Artefakt. Wyszedłem, było spotkanie i teraz sobie, no pójdę sobie tu po prostu. Okej, okay, i koniec. To było teraz. Super. Dobra. Dobra. Lecimy, moi drodzy, z wydarzeniami. Wchodzisz do małego, zniszczonego budynku. Przy ścianie plecami do ciebie stoi szperacz. Jego kombinezon wydaje się znajomy. Wołasz go po imieniu, on jednak nie odpowiada. Rytmicznie uderza czołem o ścianę, jak w ten Blair Witch Project. Muszę test siły woli przejść, bo pewnie ja się boję. Czy ten widok przeraził, przeraził mnie. Ja muszę przejść... Dobra, ja tu jestem... Pod tym względem jestem tutaj, jestem twardziel. Minus 1 na kościach, czyli masz... Spokojnie. Okay. Ale nie denerwujmy się. Ja się męczę na 1, przerzucam sobie ten 1 minusik. Minusik jest. Jesteś na 1 cały. Jestem na 1. A jaka jest trudność testu? 3. Więc teraz tak, ja sobie zjem wyrób czekoladopodobny i dostanę jedną kostkę do siły woli. Ale brakuje ci jeszcze jednego cały. Jeszcze jeden. Ja sobie użyję nieśmiertelnik dezertera. I co on robi? I on daje też mi plus jeden do wyniku i udało mi się. Tak. Teraz uwaga, wiesz, że twój znajomy zamienił się w obłąkańca. Strzelasz mu w głowę i odchodzisz ze smutkiem. Krótka piłka. Tak jest. Proszę Piotrze, to dla ciebie. Wojtku, niestety ty jakby czekasz na swoje historie. Ja jestem w elektrowni, to jest wystarczające wydarzenie dla mnie. Zardzewiały most to jedyna bezpieczna droga. To nie zaczyna się dobrze. Przejście pilnują snajperzy z grupy rdzawych wilków. Liczę do 10, potem strzela. Znaczy to jeden z tych wilków mówi, nie? Tak jest. Przywódca grupy spluwa ci pod nogi. Obrzucasz ich przekleństwami i odchodzisz. Jedno zmęczenie. Uciekam. Czyli jedno zmęczenie. Ale on odważny. Dodał. Dobra. Piotrze, przepraszam Wojtko, ale uważam, że Piotr jest bohaterem tego odcinka, ewidentnie. Absolutnie się zgadzam. Moje sceny są dość filmowe. Jest takim męczennikiem. To prawda. Jeszcze się zdziwicie, bo ja za chwilę będę miał również klucz i też idę w kierunku sarkofagu. Okej, dobra. Czyli teraz robimy wieści. Wieść. Uwaga, co tam radio? Uwaga, emisja. Ładuje się. Wędrujące anomalie. W przypadku anomalii niczego nie można być pewnym. Zwłaszcza tego, że będą sobie spokojnie siedzieć na miejscu. Taka rada. No tak, coś takie, takie powiedziane. Przesuń każdy żeton anomalii na planszy na wybrany sąsiadujący obszar w tym samym sektorze. Są jakieś anomalie? Tu jest. Jest dużo anomalii. Tu jest anomalia. Mutant. Tam, tu jest anomalia. Dodatkowo, jeśli na całej planszy znajdują się mniej niż 3 żetony anomalii, wybierz łącznie 2 obszary w zielonym lub żółtym sektorze i włóż na nie po jednym żetonie. Ile jest anomalii? Tu masz anomalię i tu masz anomalię. To przestawiamy. Tu już chyba nie większy. To się pojawiło. Ale chyba są... trzeba dołożyć jeszcze. Tak? Nie, jeżeli jest mniej niż 3. Są 3, więc niczego nie dokładamy. To była cała wieść. Się niosła. Przechodzi znacznik do siebie na przychodzi. Mnie. Ewentualnie naprawiamy sprzęty, bo ja na przykład mam taką możliwość. Tak jest, ja też taką mam. Więc wykonuję test na siłę woli o trudności 4. 4. Ile masz wolę? A, ty masz wolę słabą. Bardzo słabą. Wchodzi, cały na biało, no. Więc biorę dwa obrażenia tak. I po prostu je przyjmuję. Bo nie możesz się obronić przed tak No, może mógłbym, ale zostawiam sobie to na sarkofag. Okay. Ciach. No, ale on to przejdzie. No. Ciach. On to przejdzie. Ja jestem dosyć ranny. To ciekawe, bo to są same obrażenia umysłowe i przechodzę do sarkofagu. No, brawo. To jeszcze nic nie znaczy. Ale to był mój... Ale ja się cieszę, że jakby wiesz, gramy z gościem i gość jako pierwszy wkracza do świętego miejsca dla tej gry. Tak naprawdę, tak mi się wydaje, że w moim drugim ruchu mogę odpocząć. Możesz odpocząć. Robię to. Proszę bardzo. Sarkofag, papieros. Proszę, wszystko promieniowanie nas zabija. Ostatni papieros w twoim życiu. Proszę. Dobrze, to pierwsza rzecz, którą robię, to oczywiście wchodzę już do otwartej przestrzeni obserwatorium emisyjnego. Odpocznę sobie. I swoje. Dobra. Panie. To teraz ja, moi drodzy, wchodzę do oka Moskwy, otrzymuję 2 czerwone obrażenia. Dobra, jedno obrażenie przyjmuję tutaj, a drugie przyjmuję też tutaj. Mhm. Niech tak będzie. Muszę zachować jeszcze. Mam spotkanie oczywiście z żółtą anomalią. Uwaga.
I teraz coś specjalnie dla mnie. Burza mózgów, moi drodzy. Test spostrzegawczości na 2. Ja mam wysoki. Masz 3. W sumie razem mamy 6. Zmierzyłeś. Także zmierzyłeś mózg. Zauważyłem go 3 razy. Zdeptałeś mózg. Zauważyłem go 3 razy. On ciągle cię nie widzi w ogóle. I teraz mam, moi drodzy, test na intelekt, na mój umysł. A intelekt zdałeś. Ależ wylosowałeś. Patrzcie, co się dzieje, panowie. Żółty artefakt biorę, cyk. Znalazłem lampion. Chroni mnie przed zaburzeniami. Akurat tak się zbiegło, że ja jestem graczem startującym w tym momencie, więc mam świadomość, że jeżeli ja to przejdę, to jest koniec gry. I ta gra w fajny sposób oddaje takie napięcie, bo im bliżej się tego sarkofagu jest, ja nigdy wcześniej nie przeglądałem tych kart, nie wiem, co tam będzie w tych sarkofagach, w tych wydarzeniach sarkofagowych. No nie, że się boję, ale mam ekscytację. Ewidentnie zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że wylosuję jakiś taki ewentualnie test na przykład na umysł, bo to jest moja najwyższa statystyka. Zaczynam od ciebie, no tak. Uwaga. Sarkofag. Ze ścian wystają ciała szperaczy. Ich zwłoki są stopione z betonem. Powoli stąpasz przez ten makabryczny korytarz. Ja mam 2. Ewentualnie użyję noktowizora. 0. Więc używam noktowizora. Dzięki czemu dostrzegam coś. Kątem oka wyłapujesz delikatny ruch. Jedno z ciał powoli się porusza. Biegniesz przed siebie, omijając znieruchomiałe sylwetki. Otrzymuje 2 rany chyba, tak? Zaburzeniowe. 2 zaburzenia. Super, ale ja będę psychiczny po tym wszystkim. A wiesz, najlepsze jest to, że przygotowałeś się na wszystkie możliwe obrażenia poza tymi. Tak, ale spójrzcie, bo chyba już dalej nie będę otrzymywał ran. Dobrze myślę, nie. Czy nie wiadomo? Idziesz dalej. Idziesz dalej. Jeżeli zdasz, to ci pokazuje, że czytasz od nas... Tak. Czytasz nowy akapit. No to przyjmuję to. Przyjmujesz to. Nie, od tego wiesz. Przed tobą znajduje się wielka śluza. Obok mechanizmu manualnego znajdują się kolejne uwięzione ciała. Mam wybrać, czy otwieram śluzę ręcznie mimo obecności żywych zwłok, wtedy rzucę na siłę woli, czy wolę nie ryzykować i próbuję przywrócić do użytku terminal otwierający śluzę na intelekt. To jest takie prawdziwe w ogóle, on jest szpiegiem. Ja już widzę tą scenę, kiedy... I co wybierasz w końcu? No na intelekt rzucam. Czyli będziesz uruchamiał tę maszynę. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Okay. A wtesłać tych ludzi, to wstawię. Chodzą tam. Ciach. Dostaję ranę, bo mam ten dublet. Dublet. A ja rzucam na... I potrzebuję mieć jeszcze jeden sukces. I w związku z tym wypiję... Wypijesz energetyka i cię lśniło. Tak, wypijam energetyka i przechodzę ten test. Czyli uruchamiam na nowo terminal otwierający śluzę. Jest sukces, proszę. Śluza powoli zaczyna się otwierać. Z metalowej grodzi z sykiem uwalnia się zatęchłe powietrze. Obróć kartę i przeczytaj zakończenie. Stajesz wśród niesamowicie skomplikowanej maszynerii. Zewsząd dochodzi głos. Obiekt testowy powrócił do źródła. Rozpoczynam procedury dekontaminacji i analizy. Na otaczających cię ekranach wyświetlają się obrazy twojego prześwietlanego ciała. Pomiędzy organami i kośćmi dostrzegasz syntetyczne podzespoły. Węzły pamięci przekopiowane. Można rozpocząć produkcję masową. Przystępuje do likwidacji prototypu. Wygrywasz. Chyba. Oh yeah! Czyli ogólnie rzecz biorąc, tam była fabryka tworząca sztucznych ludzi, dobrze zrozumiałem? Tak, ja jestem prototypem, który wrócił, więc jakby zdał chyba egzamin, że w sensie okazało się, że jest na tyle sprawny, że wyszedł i wrócił. I zaczęli budować takie same typy jak tak, ty. Ale klony. Prototyp zabijają. To teraz wyobraźcie sobie film, gdzie my wszyscy, wszyscy obudziliśmy się w tej krainie, próbujemy przetrwać, wchodzimy, dowiadujemy się, że jesteśmy tymi prototypami, to był test. No. Ale to byłby czat. Tak. Jedyny zgrzyt w tym całym epickim zakończeniu, takim science fiction, to dla mnie wypicie tego energetyka. Ale prawdę mówiąc, teoretycznie mogłem go nie wypijać i spróbować skorzystać ze swojej super zdolności i przerzucić za darmo. Ale udało się. Udało się. Odkryłem wydarzenie w sarkofagu, okazało się być na miarę moich możliwości i udało się. I przyznam szczerze, że mam wielką radochę. Przyjechać sobie do drugiego miasta w naszym pięknym kraju, żeby w południe z kolegami zagrać w planszówkę, to już samo w sobie jest fajną rzeczą, bo planszówki są świetne, a jak się wygrywa w nową grę, to satysfakcja jest tym większa. Wygrał. No przyszedł, przyjechał, wygrał.
co ja nie mogę powiedzieć? Nie, ale tak naprawdę całkiem szczerze, bardzo się cieszę, że gość wygrywa w naszym programie. Ja bardzo lubię takie odcinki, gdzie ktoś, kto gości w naszym odcinku, nie dosyć, że spełnia siebie w grze, czyli jest w stanie wygrać, jest w stanie dobrze się bawić, a przy okazji do tego przy tej grze jest zbudowana fantastyczna fabuła. Sami musicie przyznać, że zakończenie jest iście epickie. Ja przede wszystkim Zonę cenię za to, w jaki sposób buduje narrację i fabułę w grze. Można powiedzieć, że to jest taka symulacja RPGa na planszy. No bo rozwijamy po swoje postaci, one mają swoje cechy, wykonujemy testy jak w RPGach. No, cała ta fabuła oczywiście siedzi na kartach wydarzeń i ją czytamy, ale ona została dobrze napisana, dobrze skonstruowana i ona jest bardzo klimatyczna, naprawdę taka mocno angażująca wyobraźnię. Piotr sprawiał wrażenie, że chce trochę bardziej eksplorować. Możliwe, że taktyką było to, żeby zebrać rzeczy, napakować się, ale nie poszedł szybko, jakby najkrótszą drogą ku zwycięstwu. Wydaje mi się, że to trochę jakby no, z błędem. Może gdybyśmy grali pełną wersję czasową, to by zapremiowało. Marcin z kolei jest graczem, który chce wygrywać. Znam takich graczy, na przykład Szymek Jachimek jest też takim graczem. Co to nie jest nic dziwnego, bo w gry się gra po to, żeby wygrywać, ale jest w tym taka pewna metodyczne pójście do przodu. Rozwiążmy dyskusję, problem, ponieważ zaraz będzie mój ruch, chcę iść do przodu. Co jest bardzo fajne, no bo no się przeciąga linę trochę, to czuje się to, że to jest gra, że to jakby nie, ten wariant towarzyski nie przeważa wariantu grania i rywalizacji. Lubię go bez przesady zupełnie, nie zwykłem się kłócić o punkty przy stole, nie sądzę, żeby Piotr i Marcin też się kłócili, natomiast grało się bardzo przyjemnie, bo się czuło, że to jest gra i że któryś z nas na końcu wygra. I cieszę się, że to byłem ja. Ja wiedziałem od samego początku, że to będzie duża rywalizacja, tym bardziej, że Marcin postanowił, że w drugim sezonie Gameplay Show wygra każdy odcinek, więc on się nastawia na wygraną i walczył do samego końca. I tak było, że to była duża, czułem tą rywalizację, ja gdzieś z boku byłem takim bardziej obserwatorem całej tej sytuacji, chociaż nie ukrywam, że gdzieś tam pod koniec liczyłem na to, że zdobędę tą ostatnią tajemnicę, im się nie uda, oni sarkofag ich odrzuci, ich testy się nie powiodą i że ja gdzieś tam na sam koniec, wiecie, taka aura wokół mnie, światła w moim kierunku i wygram. No nie było tego suspensu. No jakby wygrał najlepszy, wygrał lepszy gracz. Gracz, który był dobrze przygotowany do tego testu ostatecznego.